Proroctwo Zachariaszowe, rozdział pierwszy, miesiąca ósmego roku, w którego Dariusza stało się słowo pańskie do mnie Zachariasza, syna Barachjaszowego, syna Idedowego proroka, mówiąc: rozgniewał się Pan na ojców waszych bardzo. Przeto rzecz do nich, tak mówi Pan zastępów. Nawróćcie się do mnie, mówi Pan zastępów, a nawrócę się do was, mówi Pan zastępów. Nie bądźcież jako ojcowie wasi, na których wołali prorocy pierwsi, mówiąc: tak mówi Pan zastępów, nawróćcie się teraz od złych dróg waszych i od złych spraw waszych, ale nie usłuchali ani dbali na mnie, mówi Pan. Gdzież są ojcowie wasi prorocy? Izali na wieki żyć będą? Wszakże izali słowa moje i ustawy moje, którym rozkazał prorokom, sługom moim, nie zasięgły ojców waszych? Także nawróciwszy się, rzekli: jako nam Pan zastępów uczynić umyślił, według dróg naszych i według uczynków naszych tak nam uczynił. Dnia 24 11 miesiąca, ten jest miesiąc Sebat, roku, w którego Dariuszowego stało się słowo pańskie do Zachariasza, syna Barachjaszowego, syna Iddowego proroka, mówiąc: widziałem w nocy, a oto mąż jechał na koniu rydzym, który stał między mirtami, które były w nizinie, a za nim konie rydze, czarne i białe. Wtedym rzekł: co zacz są ci, panie mój? I rzekł do mnie anioł rozmawiający ze mną: ja tobie okażę, co zacz są. I odpowiedział mąż, który stał między mirtami, i rzekł: ci są, których posłał Pan, aby przeszli ziemię. I odpowiedzieli aniołowi pańskiemu stojącemu między mirtami i rzekli: przeszliśmy ziemię, a oto wszystka ziemia bezpieczeństwa i pokoju używa. Wtedy odpowiedział anioł pański i rzekł: o Panie zastępów, i dokądże się nie zmiłujesz nad Jeruzalemem i nad miastami judzkimi, na które się gniewał już 70 lat? I odpowiedział Pan aniołowi onemu, który mówił ze mną, słowy dobremi, słowy pociesznymi. I rzekł do mnie anioł, który mówił ze mną: wołaj, a rzecz, tak mówi Pan zastępów: zapaliłem się za Jeruzalemem i za Syjonem gorliwością wielką, a gniewam się bardzo na te narody, które używają pokoju. Bo gdym się ja trochę rozgniewał, wtedy one pomagały do złego. Przetoż tak mówi Pan: nawróciłem się do Jeruzalemu w miłosierdziu, dom mój zbudowany będzie w niem, mówi Pan zastępów, i sznur rozciągniony będzie nad Jeruzalem. Jeszcze wołaj, mówiąc: tak mówi Pan zastępów, jeszcze się osadzą miasta moje dla obfitości dobrego, bo jeszcze Pan Syjon pocieszy i obierze jeszcze Jeruzalem. Wtedym podniósł oczy swe i ujrzałem, a oto cztery rogi. I rzekłem do anioła, który mówił ze mną: cóż to jest? I rzekł do mnie: te są rogi, które rozrzuciły Judę i Izraela i Jeruzalem. Ukazał mi też Pan czterech kowali. I rzekłem: cóż ci idą czynić? I odpowiedział, mówiąc: teć są rogi, które rozrzuciły Judę, tak i żaden nie mógł podnieść głowy swojej. Przetoż ci przyszli, aby je przestraszyli i strącili rogi tych narodów, które podniosły róg przeciwko ziemi judzkiej, aby ją rozrzuciły. Zachary.
Zachariasz, rozdział drugi. Potem podniosłem oczy swoje i ujrzałem, a oto mąż, w którego ręce był sznur pomiarowy. I rzekłem, dokąd idziesz? I rzekł do mnie, abym rozmierzył Jeruzalem i obaczył, jako wielka jest szerokość jego i jako wielka długość jego. A oto, gdy on anioł, który rozmawiał ze mną, wychodził, inszy anioł wychodził przeciwko niemu i rzekł do niego, bierz, rzecz do tego młodzieńca, mówiąc, Jeruzalemczycy po wsiach mieszkać będą dla mnóstwa ludu i bydła w pośrodku jego. A ja będę, mówi Pan, murem jego ognistym wokoło i będę sławą w pośrodku jego. Nurze, nurze, ucieczcie już z ziemi północnej, mówi Pan, ponieważ na cztery strony świata, mówi Pan, rozproszyłem was. Nurze Syjonie, który mieszkasz u córki babilońskiej, wyswobódź się, bo tak mówi Pan zastępów. Posłał mię po sławę przeciwko tym narodom, którzy was złupili. Bo kto się was dotyka, dotyka się źrenicy oka mego. Albowiem oto ja podniosę rękę moją przeciwko nim i będą łupem sługom swoim, a dowiecie się, iż mię Pan zastępów posłał. Zaśpiewaj, a rozraduj się, córko syjońska, bo oto ja przyjdę, a mieszkać będę w pośrodku ciebie, mówi Pan. I przyłączy się w on dzień wiele narodów do Pana i będą ludem moim i będę mieszkał w pośród ciebie, a dowiesz się, iż Pan zastępów posłał mię do ciebie. Wtedy Pan Judę weźmie w posiadłość za dział swój w ziemi świętej i obierze zaś Jeruzalem. Niech umilknie wszelkie ciało przed obliczem Pańskim, albowiem się odsuci z mieszkania świątobliwości swojej. Zachariasz, rozdział trzeci. Zatem mi okazał Jesłego kapłana najwyższego stojącego przed aniołem pańskim i szatana stojącego po prawicy jego, aby mu się sprzeciwił. Ale Pan rzekł do szatana, niech cię Pan zgromi, szatanie. Niech cię, mówię, zgromi Pan, który obrał Jeruzalem i zali ten nie jest jako głownia wyrwana z ognia. Ale Jesła był obleczon w szatę plugawą i stał przed aniołem. A odpowiadając, rzekł do tych, którzy stali przed nim, mówiąc, zdejmijcie tę szatę plugawą z niego. I rzekł do niego, oto przeniósł z ciebie nieprawość twoją, a oblekłem cię w szaty odmienne. Znowu rzekł, niech włożą piękną czapkę na głowę jego. I włożyli piękną czapkę na głowę jego i oblekli go w szaty, a anioł pański stał przy tem. I oświadczał się anioł pański przed Jesłem, mówiąc, tak mówi Pan zastępów, jeśli drogami moimi chodzić będziesz, a jeśli ustaw moich przestrzegać będziesz, wtedy też ty będziesz sądził dom mój i będziesz strzegł sieni moich i dam ci to zapewne, abyś chodził między tymi, którzy tu stoją. Słuchajże tedy teraz, Jesły kapłanie najwyższy, ty i towarzysze twoi, którzy siedzą przed tobą. Aczkolwiek ci mężowie są dziwem, wszakże oto ja przywiodę sługę mego latorośl. Albowiem oto ten kamień, który kładę przed Jesłego, na ten kamień jeden obrócone będą siedem oczów. Oto ja wyrzeżę na nim rzezanie, mówi Pan zastępów, a odejmę nieprawość tej ziemi dnia jednego. Dnia onego, mówi Pan zastępów, wezwie każdy bliźniego swego pod macicę winną i pod figowe drzewo. Zachariasz, rozdział czwarty.
Potem nawrócił się anioł, który mówił ze mną i obudził mnie, jako gdy kto budzony bywa ze snu swego. I rzekł do mnie: cóż widzisz? I rzekłem: widzę, a oto świecznik wszystek złoty, a czasza na wierzchu jego i siedem lamp jego na nim, siedem też nalewek do onych siedmiu lamp, które są na wierzchu jego. Dwie też oliwy przytem, jedna po prawej stronie czaszy, a druga po lewej stronie jej. Wtedy odpowiadając, rzekłem do anioła, który mówił ze mną, mówiąc: cóż to jest, panie mój? I odpowiedział anioł, który mówił ze mną, i rzekł mi: i zaż nie wiesz, co to jest? I rzekłem: nie wiem, panie mój. Wtedy odpowiadając, rzekł do mnie, mówiąc: toć jest słowo pańskie do Zorobabela mówiące: nie wojskiem ani siłą stanie się to, ale duchem moim, mówi Pan zastępów. Cóżeś ty jest, o góro wielka, przeciwko Zorobabelowi? Równina, bo on wywiedzie kamień główny z głośnym okrzykiem: łaska, łaska nad nim. I stało się słowo pańskie do mnie, mówiąc: ręce Zorobabelowe założyły dom ten i ręce jego dokonają go, a dowiesz się, że Pan zastępów posłał mię do was. Bo któż by wzgardził dniem małych początków, ponieważ się weselą, patrząc na ten kamień, to jest na prawidło w ręce Zorobabelowej, na te siedem oczów pańskich przechodzących wszystką ziemię. Wtedy odpowiadając, rzekłem mu: cóż to są te dwie oliwy po prawej stronie tego świecznika i po lewej stronie jego? Znowu odpowiadając, rzekłem mu: cóż są te dwie oliwki, które są między dwoma rurkami złotymi, które z siebie złoto wylewają? Wtedy rzekł do mnie, mówiąc: Izali, nie wiesz, co to jest? Rzekłem: nie wiem, panie mój. I rzekł: teć są one dwie oliwy, które są u panującego na wszystkiej ziemi. Zachariasz, rozdział 5. Potemem się obrócił, a podniósłszy oczu swych ujrzałem, a oto księga leciała. I rzekł do mnie: cóż widzisz? I rzekłem: widzę księgę lecącą, której długość na 20 łokci, a szerokość na 10 łokci. I rzekł do mnie: toć jest przekleństwo, które wyjdzie na oblicze wszystkiej ziemi, bo każdy złodziej według tego przekleństwa, jako i ta ziemia wygładzony, i każdy fałszywie przysięgający według niego, jako i ona wygładzony będzie. Wywiodę je, mówi Pan zastępów, aby przyszło na dom złodzieja i na dom kłamliwie przez imię moje przysięgającego. Owszem, mieszkać będzie w pośrodku domu jego i zniszczy go i drzewo jego i kamienie jego. Wyszedł tedy anioł on, który ze mną mówił, i rzekł: podnieśże teraz oczu swych, a obacz, co to jest, co wychodzi. I rzekłem: cóż jest? A on odpowiedział: to jest efa wychodzące. Potem rzekł: toć jest oko ich, przypatrujące się wszystkiej ziemi. A oto sztukę ołowiu niesiono, a przytem była niewiasta jedna, która siedziała w pośrodku efa. Wtedy rzekł anioł: toć jest ona niezbożność. I wrzucił ją w pośród efa, wrzucił i oną sztukę ołowiu na wierzch efy. A podniósłszy oczu swych ujrzałem, a oto dwie niewiasty wychodziły, mające wiatr w skrzydłach swoich,
a miały skrzydła jako skrzydła bocianie i podniosły ono efa między ziemię i między niebo. Wtedym rzekł do onego anioła, który mówił ze mną: dokądże niosą to efa? I rzekł do mnie, aby mu zbudowano dom w ziemi Sennar, gdzie by umocnione było i postawione na podstawku swoim. Zachariasz, rozdział 6. Potem obróciwszy się, podniosłem oczu swych i ujrzałem, a oto cztery wozy wychodziły z pośrodku dwóch gór, a góry one były góry miedziane. W pierwszym wozie były konie rydze, a w drugim wozie konie wrone, kare. W trzecim wozie konie białe, a w czwartym wozie były konie strokate, a wszystkie mocne. Wtedy odpowiadając, rzekłem do anioła, który mówił ze mną: co to jest, panie mój? I odpowiedział anioł, a rzekł do mnie: te są cztery wiatry niebieskie wychodzące z miejsca, gdzie stały, przed panującym nad wszystką ziemią. Konie wrone zaprzężone wychodzą do ziemi północnej, a białe wychodzą za nimi, strokate zaś wychodzą do ziemi południowej. Te tedy mocne konie wyszedłszy chciały iść, aby obeszły ziemię. Wtedy rzekł: idźcie, a obejdźcie ziemię. I obeszły ziemię. A zawoławszy mię, rzekł do mnie, mówiąc: oto te, które wyszły do ziemi północnej, uspokoiły ducha mego w ziemi północnej. I stało się słowo Pańskie do mnie, mówiąc: weźmij od tych, co byli pojmani, od Heldajego i od Tobijasza i od Jedajasza, a ty przyjdziesz tegoż dnia i wnijdziesz do domu Josjasza, syna Sofoniaszowego, którzy idą z Babilonu. Weźmij, mówię, srebro i złoto, a uczyń korony, a włóż je na głowę Jesłego, syna Jozedekowego, kapłana najwyższego. I rzecz do niego, mówiąc: tak powiada Pan zastępów, mówiąc: oto mąż, którego imię jest Latorośl, który z miejsca swego wyrośnie, ten wystawi kościół Panu. Bo ten ma wystawić kościół Panu, ten zaś przyniesie sławę i siedzieć i panować będzie na stolicy swojej i będzie kapłanem na stolicy swojej, a rada pokoju będzie między nimi obiema. A te korony zostaną Helemowi i Tobiaszowi i Jedajaszowi i Henowi, synowi Sofoniaszowemu, na pamiątkę w kościele pańskim. Bo dalecy przyjdą, a będą budować kościół pański i dowiecie się, że Pan zastępów posłał mię do was. A to się stanie, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu Pana, Boga swego. Zachariasz, rozdział 7. Potem stało się roku 4 Dariusza króla, stało się słowo Pańskie do Zachariasza dnia 4 miesiąca 9, który jest Kislew. Gdy posłał lud do domu Bożego Sarasara i Regemmelecha i mężów jego, aby się modlili przed obliczem Pańskim i aby mówili do kapłanów, którzy byli w domu Pana zastępów, także i do proroków, mówiąc: izali jeszcze płakać będę miesiąca 5, wyłączywszy się tak, jaką już czynił przez kilka lat? I stało się słowo Pana zastępów do mnie, mówiąc: rzecz do wszystkiego ludu tej ziemi i do kapłanów, mówiąc: gdyście pościli i płakali 5 i 7 miesiąca przez te 70 lat
i za żeście mnie mówię, post pościli? A gdy jecie albo pijecie i zalej nie sobie jecie i nie sobie pijecie? I zaliście nie tak czynić mieli według słowa, które przepowiedział Pan przez proroków przeszłych, gdy jeszcze Jeruzalem bezpieczeństwa i pokoju używało i miasta jego około niego i lud w stronie południowej i po polach mieszkał w pokoju? I stało się słowo Pańskie do Zachariasza, mówiąc: tak powiedział Pan zastępów, mówiąc: sprawiedliwie sądźcie, a miłosierdzie i litość pokazujcie każdy nad bliźnim swoim. A wdowy i sieroty, i przychodnia, i ubogiego nie uciskajcie, i złego jeden przeciwko drugiemu nie myślcie w sercu swoim. Ale nie chcieli dbać i obrócili się tyłem, a uszy swe zatulili, aby nie słuchali. Serca też swe zatwardzili jako diament, aby nie słuchali zakonu tego i słów, które posyłał Pan zastępów duchem swoim przez proroków przeszłych, skąd przyszedł wielki gniew od Pana zastępów. Bo jako oni, gdy ich wołano, nie słuchali, tak też, gdy oni wołali, nie wysłuchałem, mówi Pan zastępów. I rozproszyłem ich jako wicher między wszystkie narody, które nie znali, i ta ziemia spustoszała po nich tak, że nie był przechodzący i wracający się, a tak ziemię pożądaną w spustoszenie obrócili. Zachariasz, rozdział 8. Potem stało się słowo Pana zastępów, mówiąc: tak mówi Pan zastępów: zapaliłem się nad Syjonem gorliwością wielką, owszem, rozgniewaniem wielkim zapaliłem się. Tak mówi Pan: nawróciłem się do Syjonu i mieszkam w pośród Jeruzalemu, aby Jeruzalem zwano miastem wiernym, a górę Pana zastępów górą świętobliwości. Tak mówi Pan zastępów: jeszcze siadać będą starcy i baby na ulicach jeruzalemskich, mając każdy z nich laskę w ręce swej dla zeszłości wieku. Ulice także miasta pełne będą chłopiąt i dziewcząt grających na ulicach jego. Tak mówi Pan zastępów: Izali, że się to niepodobna widzi przed oczyma ostatków ludu tego tych dni, będzie też to niepodobna przed oczyma mojemi, mówi Pan zastępów? Tak, mówi Pan zastępów: oto ja wybawię lud mój z ziemi na wschód i z ziemi na zachód słońca i przywiodę ich zaś, a będą mieszkać pośród Jeruzalemu i będą ludem moim, a ja będę Bogiem ich w prawdzie i w sprawiedliwości. Tak mówi Pan zastępów: niech się wzmocnią ręce wasze, którzyście słuchali w tych dniach słów tych z ust proroków, którzy byli ode dnia, którego założony jest dom Pana zastępów, że Kościół ma być dobudowany. Bo się przed tymi dniami praca ludzka i praca bydląt nie nagradzała, nawet wychodzącemu i wchodzącemu nie było pokoju dla nieprzyjaciela, bom ja spuścił wszystkich ludzi jednego z drugim. Lecz teraz nie tak jako za dni przeszłych czynię ostatkowi ludu tego, mówi Pan zastępów. Ale siewy macie spokojne, winna macica wydaje owoc swój i ziemia wydaje urodzaj swój, niebiosa także wydawają rosę Twoją, a to wszystko daję w posiadłość ostatkom ludu tego. I stanie się, że jakoście byli przekleństwem między poganami o domie judzki i domie izraelski, tak was zaś będę ochraniał,
i będziecie błogosławieństwem, nie bójcie się. Niech się wzmacniają ręce wasze. Bo tak mówi Pan zastępów, jaką wam był umyślił źle czynić, gdy mię do gniewu pobudzali ojcowie wasi, mówi Pan zastępów, a nie żałowałem tego? Tak nawróciwszy się, umyśliłem w te dni dobrze czynić Jeruzalemowi i domowi judzkiemu, nie bójcie się. Teć są rzeczy, które czynić będziecie. Prawdę mówcie każdy z bliźnim swoim, prawy i spokojny sąd czyńcie w bramach waszych, a jeden drugiemu nic złego nie myślcie w sercach waszych, a w krzywoprzysięstwie się nie kochajcie, bo to wszystko jest, czego nienawidzę, mówi Pan. I stało się słowo Pana zastępów do mnie mówiąc. Tak mówi Pan zastępów. Post czwartego i post piątego i post siódmego i post dziesiątego miesiąca obróci się domowi judzkiemu w radość i wesele i w rozkoszne, uroczyste święta, ale prawdę i pokój miłujcie. Tak mówi Pan zastępów. Jeszcze będą przychodzić narody i obywatele wielu miast. Przychodzić, mówię, będą obywatele jednego miasta do drugiego mówiąc. Pójdźmy ochotnie błagać oblicze Pańskie, a szukać Pana zastępów i rzeczy każdy, pójdę i ja. A tak wiele ludu i narodów niezliczonych przyjdzie szukać Pana zastępów w Jeruzalemie i błagać oblicze Pańskie. Tak mówi Pan zastępów. W one dni uchwycą się 10 mężów ze wszystkich języków onych narodów. Uchwycą się, mówię, podołka jednego Żyda, mówiąc, pójdziemy z wami, bo słyszymy, że Bóg jest z wami. Zachariasz, rozdział 9. Brzemię słowa Pańskiego przeciwko ziemi, która jest wokoło ciebie, a Damaszek będzie odpocznieniem jego, albowiem oko Pańskie przypatruje się ludziom i wszystkim pokoleniom izraelskim, nawet i do Emat, do Sięży, i do Tyru, i do Sydonu, choć jest mądry bardzo. Bo sobie Tyr obronę zbudował i nazbierał srebra jako prochu, a złota jako błota po ulicach. Oto Pan go wypędzi, a wrazi w morze siłę jego, a sam od ognia pożarty będzie. Co widząc, Aszkalon ulęknie się, także Gaza wielce żałośne będzie, i Akaron przeto, że je zawstydziła nadzieja ich, i zginie król z Gazy, a Aszkalon nie będzie osadzony i będzie mieszkał bękart w Azocie, a tak wykorzenię pychę Filistyńczyków. I odejmę krew każdego od ust jego i obrzydliwość jego od zębów jego. Zostawiony też będzie i on Bogu naszemu, aby był jako książę w Judzie, a Akaron jako Jebuzejczycy. I położę się obozem u domu swego dla wojska i dla przechodzącego, a wracającego się, i nie przejdzie więcej przez nich łupieżca, przeto, że się tak teraz podoba w oczach moich. Wesel się bardzo, córko syjońska, wykrzykaj, córko jeruzalemska, oto król twój przyjdzie tobie sprawiedliwy i zbawiciel ubogi i siedzący na ośle, to jest na oślęciu, źrebiątku oślicy. Bo wytracę wodzy z Efraima i konie z Jeruzalemu i będzie połamany łuk wojenny i ogłosi pokój narodom, a władza jego będzie
od morza aż do morza i od rzeki aż do kończyn ziemi. Owszem, ty się wesel dla krwi przymierza swego, albowiem wypuściłem więźniów twoich z dołu, w którym nie masz wody. Wróćcie się tedy do twierdzy, o więźniowie, którzy nadzieję macie, albowiem ci i dziś dwojako opowiadam i nagrodzę. Gdyż sobie naciągnę Judę, a łuk napełnię Efraimem i wzbudzę synów twoich, o Syjonie, przeciwko synom twoim, o Jawanie, i zgotuję cię jako miecz mocarza. Bo się Pan ukaże przeciwko nim, a jako blask wyniknie strzała jego. Panujący, mówię, Pan zatrąbi w trąbę, a pójdzie w wichrach południowych. Pan zastępów ochraniać będzie lud swój, aby podbiwszy sobie kamienie z procy, jedli i pili, wykrzykając jako od wina, i napełnią jak miednice, tak i rogi ołtarza. A tak wybawi ich dnia onego Pan Bóg ich jako trzodę ludu swego, bo kamienie wieńcami ozdobione wystawione będą miasto chorągwi w ziemi jego. Albowiem oto, o jakie błogosławieństwo jego i jako wielka ozdoba jego, zboże młodzieńców, a moszcz Pany mowne uczyni. Zachariasz, rozdział 10. Żądajcie od Pana dżdżu czasu potrzebnego, a Pan uczyni obłoki dżdżyste, a deszcz obfity da wam i każdemu trawę na polu. Bo obrazy mówią próżność, a wieszczkowie prorokują kłamstwo i sny próżne opowiadają daremnie cieszą. Dlatego poszli w niewolę jako trzoda, utrapieni są, że nie mieli pasterza. Przeciwko takim pasterzom zapaliła się popędliwość moja, a te kozły nawiedzę, ale trzodę swoją, dom judzki, nawiedzi Pan zastępów i wystawi ich jako ubranego konia do boju. Od niego węgiel, od niego gwóźdź, od niego łuk wojenny, od niego także wyjdzie wszelki poborca i będą jako mocarze depczący w błoto po ulicach w bitwie i walczyć będą, bo Pan z nimi, a zawstydzą tych, którzy wsiadają na koń. I umocnię dom Judowy, a dom Józefowy wybawię i w pokoju ich osadzę, bo mam litość nad nimi i będą, jakobym ich nie odrzucił, bo ja jest Pan Bóg ich, a wysłucham ich. I będą Efraimczycy jako mocarz, a rozweseli się jako od wina serce ich, a synowie ich, widząc to, weselić się będą i rozraduje się serce ich w Panu. Zaświsnę na nich, a zgromadzę ich, bo ich odkupię i będą rozmnożeni, jako przedtem rozmnożeni byli. I rozsieję ich między narody, aby na miejscach dalekich wspomnieli na mię, a żywi będąc synami swoimi nawrócili się. A tak ich przywiodę z ziemi egipskiej i z Asyrii zgromadzę ich, aż do ziemi Galat i do Libanu przywiodę ich, ale im miejsca stawać nie będzie. Przetoż dla ciasności przez morze przejdzie i rozbije na morzu wały i wyschną wszystkie głębokości rzeki. Wtedy będzie zniżona pycha Asyrii, a sceptr od Egiptu odjęty będzie. Zmocnię ich też w Panu, a w imieniu Jego chodzić będą, mówi Pan.
Zachariasz, rozdział 11. Otwórz, Libanie, wrota swe, niech pożre ogień cedry twoje. Rozkwil się jodło, bo upadł cedr, bo wielmożni spustoszeni są. Kwilcie dęby basańskie, bo wycięty jest las ogrodzony. Głos narzekania pasterzy słyszany jest, iż zburzona jest wielmożność ich, głos ryku lwiąt, iż zburzona jest pycha Jordanu. Tak mówi Pan Bóg mój, paś owce na rzeź zgotowane, które dzierżawcy ich zabijają, a nie bywają obwinieni, i owszem, sprzedawający je mówią, błogosławiony Pan, żeśmy się wzbogacili, a którzy je pasą, nie mają litości nad nimi. Przetoż nie sfolguję więcej obywatelom tej ziemi, mówi Pan, bo oto ja podam tych ludzi każdego w rękę bliźniego jego i w rękę króla ich i potrą ziemię, a nie wyrwię jej z rąk ich. Bom pas owce zgotowany na rzeź, was mówię o nędzne owce, i wziąwszy sobie dwie laski, jedną nazwał uciechą, a drugą nazwał związujących, a pasłem one owce. I zgładziłem trzech pasterzy w jednym miesiącu, ale utęskniła sobie dusza moja z nimi przeto, że dusza ich brzydziła się mną. Rzekłem tedy, nie będę ci was pas, co zdycha, niech zdechnie, a co ma być wygładzone, niech będzie wygładzone, a które pozostaną, niech pożera mięso jedna drugiej. Przetoż wziąwszy laskę moją uciechy, porąbałem ją, wzruszywszy przymierze moje, którym postanowił z tym wszystkim ludem. A dnia onego, gdy wzruszone było, pewnie poznali nędzni strzody, którzy się na mię oglądali, że to słowo pańskie. Bom rzekł do nich, jeśli to jest dobre w oczach waszych, dajcie zapłatę moją, a jeśli nie, zaniechajcież. Wtedy odważyli zapłatę moją 30 srebrników. Zatem rzekł Pan do mnie, porzuć je przed garncarza. Zacnasz to zapłata, którą jest od nich tak drogo oszacowany. Wziąłem tedy 30 srebrników, a porzuciłem je w domu pańskim przed garncarza. Potem porąbałem laskę moją drugą związujących, wzruszywszy braterstwo między Judą i między Izraelem. I rzekł Pan do mnie, weźmij sobie jeszcze oręż pasterza głupiego, bo oto ja wzbudzę pasterza w tej ziemi, który nie będzie obłąkanych nawiedzał, ani będzie jagniątek szukał, złamanego też leczyć i tego, co ustanie, nosić nie będzie, ale mięso tłustych jeść będzie, a kopyta ich postrąca. Biada pasterzowi niepożytecznemu, który opuszcza trzodę, miecz nad ramieniem jego i nad prawym okiem jego. Ramię jego cale uschnie, a prawe oko jego cale zaćmione będzie. Zachariasz, rozdział 12. Brzemię słowa pańskiego nad Izraelem. Tak mówi Pan, który rozpostarł niebiosa, a ugruntował ziemię, który tworzy ducha człowieczego we wnętrznościach jego. Oto ja postawię Jeruzalem kubkiem upojenia wszystkim narodom okolicznym, którzy będą przeciwko Judzie na oblężenie i przeciwko Jeruzalemowi. Owszem, stanie się dnia onego, że uczynię Jeruzalem kamieniem ciężkim wszystkim narodom. Wszyscy, którzy go dźwigać będą, bardzo się urażą, choćby się zgromadziły przeciwko niemu wszystkie narody ziemi.
Dnia onego, mówi Pan, zarażę każdego konia z drętwieniem i jeźdźca jego szaleństwem, ale nad domem Juda otworzę oczy moje, a każdego konia narodów zarażę ślepotą. I rzekną książęta judzcy w sercu swym: mamy siłę, i obywatele jeruzalemscy w Panu zastępów, Bogu swoim. Dnia onego położę książąt judzkich jako węgle ogniste między drwy, a jako pochodnię gorącą między snopy, i pożrą na prawą i na lewą stronę wszystkie narody okoliczne, i zostanie jeszcze Jeruzalem na miejscu swym w Jeruzalemie. Zachowa Pan i namioty judzkie pierwej, aby się nie wywyższała chwała domu Dawidowego i chwała obywateli jeruzalemskich przeciwko Judzie. Dnia onego Pan będzie bronił obywateli jeruzalemskich, a który by był między nimi najsłabszy, stanie się dnia onego podobny Dawidowi, a dom Dawidowy podobny Bogom, podobny aniołowi pańskiemu przed nimi. Bo się stanie dnia onego, że szukać będę wszystkie narody, które przyciągną przeciwko Jeruzalemowi, abym je wytracił. I wyleję na dom Dawidowy i na obywateli jeruzalemskich ducha łaski i modlitw, a patrzyć będą na mię, którego przebodli, i płakać będą nad nim płaczem jako nad jednorodzonym. Gorzko, mówię, płakać będą nad nim, jako gorzko płaczą nad pierworodnym. Dnia onego będzie wielkie kwilenie w Jeruzalemie, jako kwilenie w Adadrymon na polu Mageddon. Bo ziemia kwilić będzie, każde pokolenie osobno, pokolenie domu Dawidowego osobno i niewiasty ich osobno, pokolenie domu Natanowego osobno i niewiasty ich osobno, pokolenie domu Lewiego osobno i niewiasty ich osobno, pokolenie Semejego osobno i niewiasty ich osobno, wszystkie insze pokolenia, każde pokolenie osobno i niewiasty ich osobno. Zachariasz, rozdział 13. W on dzień będzie otworzona studnica domowi Dawidowemu i obywatelom jeruzalemskim na omycie grzechu i nieczystości. I stanie się dnia onego, mówi Pan zastępów, że wykorzenię imiona bałwanów z ziemi tak, że nie będą więcej wspominane. Do tego i tych proroków i ducha nieczystego zniosę z ziemi. I stanie się, gdyby kto dalej prorokował, że mu rzekną ojciec jego i matka jego, którzy go spłodzili: nie będziesz żył, przeto żeś kłamstwo mówił w imieniu Pańskim, i przebiją go ojciec jego i matka jego, którzy go spłodzili, że prorokował. I stanie się dnia onego, że się zawstydzą oni prorocy, każdy zawidzenie swoje, gdyby prorokowali, i nie obleką się w suknię kosmatą, aby kłamali. Ale każdy rzecze: nie jestem ja prorokiem, ale rolnikiem, bo mię tego nauczono od dzieciństwa mego. A jeżeli mu kto rzecze: cóż to masz za rany na rękach twoich? Wtedy rzecze: temi jestem zraniony w domu tych, którzy mnie miłują. O mieczu, ocknij się na pasterza mego i na męża towarzysza mego, mówi Pan zastępów. Uderz pasterza, a owce rozproszone będą, ale zaś obrócę rękę moją ku maluczkim. Bo się stanie po tej wszystkiej ziemi, mówi Pan, że dwie części z niej wytracone będą i pomrą, a trzecia zostanie w niej. I wywiodę i onę trzecią część do ognia,
a wypławię je, jako pławią srebro, a doświadczać ich będę, jako doświadczają złota. Każdy będzie wzywał imienia mego, a ja go wysłucham, rzekę: Tyś lud mój, a on rzecze: Tyś Pan, Bóg mój. Zachariasz, rozdział 14. Oto przychodzi dzień Pański, a rozdzielone będą korzyści Twoje w pośrodku Ciebie. Bo zgromadzę wszystkie narody przeciwko Jeruzalemowi na wojnę, a miasto wzięte będzie, i domy rozchwycone będą, i niewiasty pogwałcone będą. A gdy pójdzie część miasta w pojmanie, ostatek ludu nie będzie wygładzony z miasta. Bo wyjdzie Pan i będzie walczył przeciwko onym narodom, jako zwykł bojować w dzień potykania. I staną nogi Jego w on dzień na Górze Oliwnej, która jest przeciwko Jeruzalemowi na wschód słońca, a Góra Oliwna się na poły rozszczepi, na wschód i na zachód słońca rozpadliną bardzo wielką. I odwali się połowa onej góry na północ, a połowa jej na południe. Wtedy uciekniecie przed doliną gór, bo dolina tych gór dosięże aż do Azal. Będziecie, mówię, uciekać, jakoście uciekali przed trzęsieniem ziemi za dni Ozjasza króla judzkiego, gdy przyjdzie Pan, Bóg mój, i wszyscy święci z Nim. I stanie się dnia onego, że nie będzie światłości drogiej ani ciemności gęstej, lecz będzie dzień jeden, który jest wiadomy Panu, a nie będzie dnia ani nocy, wszakże czasu wieczornego będzie światło. A dnia onego wyjdą wody żywe z Jeruzalemu, połowa ich do morza na wschód słońca, a połowa ich do morza ostatniego, a to będzie w lecie i w zimie. A Pan będzie królem nad wszystką ziemią, w on dzień będzie Pan jeden i imię Jego jedno. I uczyniona będzie ta wszystka ziemia jako równina od Gaba aż do Remmon na południe ku Jeruzalemowi, który wywyższony będąc stać będzie na miejscu swoim od bramy Benjaminowej aż do miejsca bramy pierwszej i aż do bramy węgielnej, a od wieży Hananel aż do pras królewskich. I będą w nim mieszkać, a nie będzie więcej przekleństwem, a Jeruzalem bezpiecznie mieszkać będzie. A tać będzie plaga, którą uderzy Pan wszystkie narody, które by walczyły przeciwko Jeruzalemowi. Ciało każdego stojącego na nogach swoich schnąć będzie, a oczy ich wypłyną z dołków swoich i język ich uschnie w ustach ich. I stanie się dnia onego wielkie uciśnienie pańskie między nimi, tak iż rękę jeden drugiego uchwyci, a ręka jego podniesie się na rękę bliźniego swego. I tyć też, Judo, walczyć będziesz w Jeruzalemie, a zgromadzone będą bogactwa wszystkich narodów okolicznych, złoto i srebro i szat obfitość wielka. A takaż będzie plaga na konie, muły, wielbłądy i osły i na wszystkie bydlęta, które będą w onym obozie, jako i ta plaga. A ile ich pozostanie z onych wszystkich narodów, które by przyciągnęły przeciwko Jeruzalemowi, będą przychodzić od roku do roku pokłon oddawać królowi Panu zastępów i obchodzić święto kuczek. A kto by nie szedł z pokolenia ziemi do Jeruzalemu, pokłon oddawać królowi Panu zastępów, na tych deszcz padać nie będzie.
A jeśli pokolenie egipskie nie wstąpi i nie przyjdzie, choć na nich deszcz nie pada, przyjdzie jednak ta plaga, którą uderzy Pan narody, które nie przyszły obchodzić święta kuczek. A tać będzie kaźń grzechu egipskiego i kaźń grzechu wszystkich narodów, które by nie przychodziły ku obchodzeniu święta kuczek. Dnia onego będzie na rzędach końskich napisane świątobliwość pańska, a kotłów będzie w domu pańskim jako miednic przed ołtarzem. Owszem, każdy kocioł w Jeruzalemie i w Judzie poświęcony będzie Panu zastępów, a przychodząc wszyscy, którzy ofiarować mają, brać je i ważyć w nich będą, a nie będzie Hananejczyka więcej w domu Pana zastępów dnia onego. Proroctwo Malachiaszowe, rozdział pierwszy. Brzemię słowa Pańskiego przeciwko Izraelowi przez Malachiasza.